Cześć! Z tej strony Mateusz Gawron. Dzisiaj będę miał dla Ciebie sugestie, o ile jesteś perkusistą rockowym albo metalowym. Mianowicie... Uderz mocniej w swój zestaw. Uderzaj z siłą. To jest muzyka rockowa, to jest muzyka metalowa. To są gatunki głośne, ciężkie. Tam perkusja musi być selektywna i mocna. Nie można tej perkusji po prostu głaskać, delikatnie grać gdzieś tam i mieć do tego jeszcze cieniutkie pałeczki. Nie, 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 to tak nie wygląda. Jeśli chcesz rzeczywiście, żebyś przebił się przez dźwięki gitar, żebyś był słyszalny, żeby czuć było to moc w Twoim zestawie, to musisz uderzać mocno. Co Ci może w tym pomóc? No właśnie, choćby używanie trochę cięższych pałeczek, w sensie takich 5B, jakichś grubszych rozmiarów, cięższych trochę. Bo jak grasz sobie takimi pałeczkami 5A, 7A, czy coś takiego, to musisz dać... Z siebie dużo więcej, żeby uzyskać ten sam poziom głośności. Drugą rzeczą jest uderzanie w środek bębnu, w środek werbla. Nagrałem już kiedyś na ten temat vlog, nie chciałbym się powtarzać, tylko zwrócę ci uwagę na to, żeby celować w środek, bo wtedy ten dźwięk jest bardziej selektywny. I teraz jeszcze mam takie powiedzmy dwa doświadczenia mianowicie z tym werblem to jest Yamaha Recording Custom Mosiężny. I on, grany lekkimi pałkami w sposób delikatny, dla mnie nie ma w ogóle charakteru. Możliwe, że dla kogoś to gra jazz na przykład, wtedy jest fajnie. Ale kiedy uderzam w niego mocno, kiedy mam cięższe pałki, on po prostu zaczyna żyć. I możliwe, że na przykład jakiś werbel metalowy, którego używasz, albo jakiś drewniany, po prostu zacznie nagle oddychać, kiedy uderzysz w niego mocno. To raz. A dwa, mam też takie doświadczenie, bo grałem kiedyś gościnnie na weselu mojego dobrego kolegi, Tomka. I on poprosił mnie o to, żeby właśnie zagrać jakąś solóweczkę. Wsiadł perkusista, który tam grał i wsiadłem ja. Wszyscy, którzy podchodzili po, po tej mojej solówce do mnie, a było tych osób całkiem sporo, mówili, że ta perkusja brzmiała zupełnie inaczej. Ja wiem, że tamten perkusista grał w składzie typowo weselnym, także może grał ciszej, specjalnie. Ale jaka jest puenta? Puenta jest taka, że ludzie usłyszeli wtedy tą perkusję i nawet kiedy ja grałem jeszcze jeden utwór z tym zespołem już weselnym, to tą perkusję było słuchać. Ona się przebijała. Było czuć, że jest moc w perkusji, że tam rzeczywiście gra jakiś perkusista, a nie to jest tylko jakiś tam podkład. Także zachęcam Cię do mocniejszego uderzenia w bębny, do większej projekcji tego dźwięku, bo jak będziesz rzeczywiście mocno grał, ja nie mówię o jakimś takim graniu, że Strzelają na ciągi. Nie, nie. Chodzi o to, żebyś po prostu wkładał w tę energię, wkładał w to serce. Wtedy Twój zestaw Ci się odwdzięczy i wtedy też słuchacze będą słyszeć, że naprawdę dajesz siebie coś więcej niż inni. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!